Dzień dobry, witamy Państwa bardzo serdecznie. Gościem chemik Police TV Paulina Maj Erwart. Dzień dobry. Dzień dobry, cześć. Zaczynam od tego, że jeszcze kilka tygodni temu byłaś w pełnych emocjach, z takim bagażem emocjonalnym gdzieś tam na Mistrzostwach Europy i po tym czasie musiałaś wrócić do klubu, wrócić na ziemię i zagrać w Amica Cup. Oczywiście nic nie mówiąc temu turniejowi, bo był nam super przydatny i było tam całkiem fajne granie, no ale mimo wszystko emocje tutaj, emocje tam. Czy miałaś jakiś problem z tym, żeby na tę ziemię właśnie wrócić? To znaczy, człowiek sobie już w miarę poukładał to, że już się skończyła reprezentacja i teraz jest czas na klub, więc z takim pozytywnym nastawieniem jechałyśmy na ten turniej. Jest dużo nowości dla nas z naszym nowym trenerem, więc my potrzebujemy troszeczkę więcej czasu, żeby to wszystko załapać. Są troszeczkę inne reguły tej gry i też z tą cierpliwością czasami jest różnie, ale mamy zaufanie do trenera i myślę, że to będzie szło w dobrym kierunku. Ale wiesz, pytałem bardziej o te emocje, bo jednak tutaj wracasz i no, tam pełne hale, biało-czerwone barwy, no to jednak było to, a tutaj musiałeś wrócić i zastanawiałem się, no wiesz, niektórzy pewnie zawodnicy mogli mieć jakieś, nie wiem, drobne problemy choćby z motywacją. Nie, ja jakoś każdy mecz traktuję tak samo. Wiadomo, że ilość kibiców na meczach reprezentacji jest nieporównywalna do tego, co przychodzi na mecze ligowe. Chociaż szkoda, bo fajnie by było mieć pełne hale. Ale jakoś tak wewnętrznie, jeżeli chodzi o sam mecz, podchodzę tak samo do każdego przeciwnika. Paulina Maj Erwart, jako zawodniczka w Chemiku, ma coś do udowodnienia, czy te czasy już dawno są za tobą, gdzie miałaś coś do udowadniania? Mam wrażenie, że tutaj co roku coś muszę udowadniać. Nie, już nie muszę. Ja mam poukładane życie i po prostu robię teraz to, co lubię. Staram się wykonywać swoją pracę jak najlepiej. Cały czas się doskonalę i to jakoś w tym się spełniam po prostu. No właśnie, nawiązując do tego, że mówisz, że robisz to, co lubisz, teraz będę miał trochę dłuższy wywód, słuchaj, opowiadam, bo czytałem w wielu wywiadach dziewczyn z reprezentacji, które mówiły, że ty jesteś właśnie takim fajnym spoiwem, że jesteś taką pozytywną postacią w tej kadrze, też taką, no nie chodziło tylko, że doświadczoną, ale taką wnoszącą entuzjazm do tej kadry, no i też patrzyłem troszkę, jakby byłaś tutaj w klubie kilka lat temu, jesteś teraz, i no wiadomo, obserwuję, jak to wygląda mniej więcej. I też czytałem kiedyś taki wywiad z Gianluigi Buffonem, to jest taki bardzo doświadczony bramkarz i on już na koniec, wiesz, on już na koniec kariery, jak się jego kariera zbliżała, znaczy on jeszcze cały czas jest aktywnym piłkarzem, ale jak już był taki bardzo, bardzo doświadczony, to mówił, że coraz trudniej mu przychodzi ta myśl o rozstaniu się z futbolem, bo zaczął go bardzo, bardzo doceniać. Ja mam wrażenie, że często zawodniczki mają tak, że dochodzą do pewnego momentu swojej kariery i jakby przestają trochę go doceniać, bo jest dużo grania, są zmęczone i tak dalej, a jak już przychodzi do końca albo już się robi bardziej doświadczoną zawodniczką, to coraz bardziej tę siatkówkę i to życie się zaczyna doceniać. I zastanawiałem się, czy w połączeniu z tą przerwą macierzyńską, którą miałaś, trochę tak jest, że wróciłaś po niej i sobie pomyślałaś, kurde, jednak życie siatkarki to fajna rzecz. Trudne to pytanie. Wiesz co, wrócę do początku, bo tam z tymi miłymi słowami na mój temat, to jest fajne, że mimo wszystko gdzieś tam to jest doceniane właśnie od strony dziewczyn, bo właśnie do nich jest to wszystko kierowane, więc starałam się właśnie nie być tylko tą jakby tą doświadczoną zawodniczką, która może pomóc na boisku, ale też mentalnie. Bo ja mam zupełnie inne, tak jak mówisz, już jako doświadczona zawodniczka mam zupełnie inny poziom stresu na meczu i zupełnie inaczej patrzę, bardziej z chłodną głową na pewne sytuacje. Dlatego tu jest mi łatwiej. A odnośnie tego, czy bardziej doceniam ten sport, tą siatkówkę, to na taki miałam duże opory, czy wrócić po przerwie macierzyńskiej, czy nie, ale chciałam po prostu chyba nawet sobie udowodnić, że można wrócić, że chciałam też pokazać swojemu dziecku, że wyznaczanie sobie celów i dążenie do tego jest dla człowieka bardzo ważne. Człowiek pełen pasji to jest człowiek bogaty, dlatego chciałam
chciałabym to wszystko pokazać mojej córce, póki mogę. Ona ma fajne dzieciństwo według mnie, tak mi się wydaje, bo cały czas jest w tym środowisku, cały czas ma pełno cioci wokół. Wszyscy fajnie mieć takie cioci. Dokładnie, wszystkie je małą pozytywnie odbierają. Mówią na nią pocieszycielka. Więc to jest bardzo miłe i myślę, że nie wiem, czy będzie pamiętać dużo z tego, czy nie, ale myślę, że te wszystkie emocje będzie miała w sobie. A ten powrót, mówiłaś, że się zastanawiałaś, że nie byłaś pewna, czy wrócić i tak dalej. Jak wróciłaś do klubu najpierw, a potem do reprezentacji, to ta reprezentacja to był taki pozytywny kop, w sensie, że pomyślałaś sobie, kurde, zrobiłam to, co myślałam, że jestem w stanie zrobić i chciałam udowodnić? Na pewno mi było bardzo, byłam zaskoczona powołaniem, to na pewno, ale byłam, było mi bardzo miło i chciałam pokazać tam, że właśnie ta przerwa nie miała w ogóle znaczenia, nie? Że kobiety po macierzyństwie też wracają do formy, też nawet nie wiem, czy po prostu to wszystko, że zmienia się troszeczkę świat u kobiety, to myślę, że to jest na plus, bo ja już nie mam takich stresów, nie przejmuję się pewnymi rzeczami. No właśnie, tam jakieś piłki na boisku trochę mniej ważne się zrobiły. No dokładnie, zupełnie inaczej się traktuje wygrane i przegrane. Wiadomo, że cały czas chce się zdobywać najwyższe cele, ale to jest zupełnie inna analiza. No i jak przychodzisz do domu, jak zobaczysz ten uśmiech na boisku, to tak zapominasz o wszystkich problemach. Jesteś z nami już tutaj od pewnego czasu. Zagraliśmy jeden turniej, parę treningów za nami. Pierwsze wrażenia odnośnie tej drużyny Chemika Police na sezon 19-20. I pytam tutaj o taką wstępną charakterystykę. Jak myślisz, jak ten zespół może wyglądać, w jaki sposób grać? Wiesz co, to mi się najbardziej podoba to, że jakoś tutaj zarząd i dobrał fajne dziewczyny z fajnymi charakterami, którą mogą nawet, jakby to tak powiedzieć, coś udowodnić sobie i też tutaj w sieci siatkówki. I ja myślę, że to jest taki dobry początek tego wszystkiego i na przykład mi się bardzo dobrze spędzało czas na boisku. Dziewczyny z Kuby i Irina z Ukrainy, też bardzo fajne dziewczyny, bardzo się fajnie wkomponowały w nasze klimaty, więc ja jestem tak pozytywnie zaskoczona, że tak fajnie już jest na samym początku, bez żadnej takiej jakby pracy włożonej mentalnej w tworzenie tego. Ty odpowiedziałaś teraz o warstwie jakby emocjonalnej, a siatkarsko, jak myślisz na tę chwilę, w czym wyglądamy nieźle, co może być naszą mocną, silną bronią w trakcie sezonu, a nad czym musimy trochę popracować? Na razie robimy troszeczkę za dużo błędów, ale to wynika pewnie z innej charakterystyki w ogóle naszego systemu, którym będziemy grały w tym sezonie. Trener wprowadził nam trochę zmian. Mamy swoje przyzwyczajenia z innych klubów, z reprezentacji, o których musimy szybko zapomnieć i wdrożyć się w to, co jest tutaj. No, mamy silne dziewczyny i Wilma, i Gigi. No, takie torpedy dla mnie. Nasze Polki też bardzo dobrze i w przyjęciu, i Martyna, Natalia bardzo dobrze w przyjęciu i w ataku też sobie radzą. Szczególnie przy szybkich piłkach one lubią grać, a tutaj mamy grać szybko. Nasze rozgrywające coraz lepiej sobie radzą. To jest dla nich też bardzo ciężkie i myślę, że troszeczkę czasu potrzebują, ale widzę, że z meczu na mecz jest coraz większa pewność siebie. No właśnie, troszkę uprzedziłaś moje pytanie, bo powiedziałaś o tym systemie trenera. On jest taki trochę zero-jedynkowy, nie mam tu na myśli systemu, tylko mam na myśli trenera, w sensie, że on powiedział, że przychodzi, ma swój system i nie interesuje go, jak reszta chciałaby grać, gramy według jego schematu. No i teraz pytanie do ciebie, czy tobie jako libero, prywatnie, personalnie jako zawodniczce, w ten system jest łatwo się wkomponować? W pierwszym meczu teraz w tym turnieju miałam wrażenie, że będzie łatwo, potem już drugi, trzeci mecz pokazał, że nie do końca, że te przyzwyczajenia jakieś są i
no mówię, zupełnie inny system grania i ja jestem, ja ufam trenerowi i dlatego też robię, staram się robić tak jak on mówi i tak jak on ma poukładane, co on egzekwuje. Czasami się denerwuję, bo te piłki, które na przykład wpadły, a teoretycznie nie są moje, kiedyś by były moje, więc tak jeszcze muszę się do tego dobrze nastawić, bo troszeczkę się irytuję w takich momentach, ale no mówię, tutaj cierpliwość jest najważniejsza i to takie zaufanie, bo trener też nam daje taką pozytywną wiązkę tego, że będzie dobrze i on ma swój system, my mamy mu zaufać i jak wszystkie to zrobią, to mi się wydaje, że będzie to fajnie wyglądało. Kilka projektów w tej chwili na twoim ruszcie, że tak powiem. Po pierwsze, chyba najważniejszy to jesteś mamą. U ciebie tak teraz priorytety wyglądają. Po drugie, jesteś libero czynną zawodniczką. I po trzecie, zaczęłaś nowy etap. Przypuśćmy hipotetycznie, że ktoś w ogóle o tym nie wie, więc chciałbym, żebyś trochę o tym swoim nowym etapie w życiu siatkarskim również poopowiadała. Zrobiliśmy, reaktywowaliśmy troszeczkę Spartę Złotów u mnie w rodzinnym mieście, bo miała taką sytuację, że po prostu klub wielosekcyjny rozpadł się i został po prostu, każdy twór miał stworzyć swoje własne stowarzyszenie. No i w sumie z tej takiej patriotycznej, lokalnej miłości postanowiłam się tym zająć. Na pewno tutaj, że przyszłam do Chemika, to mi to pomoże, dlatego że odległość między tymi miastami nie jest wielka, więc jak będę miała jakiś dzień wolny, to będę mogła przyjechać się do Złotowa i coś pomóc. Mam też grupę bardzo zaufanych ludzi na miejscu, więc oni mi też bardzo pomagają. Ogólnie chciałabym, żeby w Złotowie znowu były te lata świetlności, które były wcześniej. Mamy bardzo dużo wychowanek na wysokim poziomie, jeżeli chodzi o reprezentantki kraju w siatkówce, więc myślę, że warto to dalej ciągnąć. I chciałabym tak jakby ze swojej strony, mam taką, no nie wiem, może powiedzieć wizję ulepszania tej siatkówki, co wykreślam wszystko to, co jest złe, co mi się nie podoba i staram się po prostu te wszystkie moje plusy zgromadzone przez lata doświadczeń, może nie jeszcze jako trener, ale też wielu trenerów przebyłam, po prostu miałam z wieloma do czynienia, więc od każdego brałam te plusy, a te minusy wyrzucałam i mam nadzieję, że później to przekażę dzieciom. Nie wiem, czy będę trenować je, chociaż mam nadzieję, bo chyba z dzieciakami jest... Ciągnie trochę cię do tego. Chyba tak. Ciężko mi teraz powiedzieć, bo nigdy się nie dowiesz, jak tego nie spróbujesz, ale z tego, co mi po prostu mówią osoby, które już są doświadczone w tym, że zaczęły pracę z dziećmi, mówią, że jest taki feedback, że człowiek po prostu ma przyjemność z tego, co robi. A chyba w życiu o to chodzi, żeby robić to, co się lubi, a ja jako osoba pani na stołku pani prezesa, tylko na papierze, staram się, żeby to całe stowarzyszenie miało ręce i nogi, żeby to funkcjonowało na bardzo wysokim poziomie i no mam nadzieję, że pozyskiwanie sponsorów, bo to też jest ważne dla funkcjonowania, bo dla tych dzieci warto robić coś dobrego, to pozyskiwanie tych sponsorów też mam nadzieję, że nie będzie aż takie trudne, bo wydaje mi się, że każdy, no większość z nas ma dzieci i chce dla nich dobrze. Ale ten pomysł, nazwijmy go roboczo, misja Złotów, to siedział gdzieś w tobie od X czasu, czy to jest taki spontan, co wymyśliłaś niedawno? Nie, to była spontaniczna decyzja, bo dowiedziałam się o likwidacji sekcji. Aha, w tym momencie podjęłaś decyzję. I na początku chciałam tylko pomóc jakby tym ludziom, którzy do tej pory trzymali tą złotowską siatkówkę w ryzach. Chciałam im pomóc pod kątem prawnym, założycielskim, jeżeli chodzi o stowarzyszenie, a później za namową pewnych osób też stwierdziłam, że kurczę, może rzeczywiście się do tego w to zaangażować. I wpadłaś po uszy. Tak, i wpadłam po uszy. Bardzo się
bardzo jestem nastawiona na to i chciałabym, żeby to wypaliło. No i tak próbuję to wszystko ogarnąć. Też miałam 2 dni wolnego teraz, troszeczkę było załatwiania, troszeczkę było spotkań, ale nie wiem, mi sprawia to przyjemność, że ja mam takie poczucie, że ja robię coś dla kogoś, więc jakoś nie czuję zmęczenia, może trochę mała. Moja córka troszeczkę mniej czasu ze mną spędziła, ale zaraz wejdziemy w normalny tok ligowy, więc już będzie cały czas ze mną. Paulina Majerwart, mama, libero chemika i pani prezes. Dziękujemy.